Siemanku, moi drodzy widzowie, jestem Ożur i dzisiejszy materiał, który pewnie oczekujecie około 4-5 tygodni, czyli nic innego niż Q&A, questions and answers. Chyba tak. Także więc ja się postaram odpowiadać na wszystkie pytania, a na końcu pytań mały bonus ode mnie na ten specjal już, żebyście się nie czuli zranieni, że no, te 4 tygodnie minęły i troszeczkę się pozmieniało. Także zaczynamy. Także więc pierwsze pytanie od salonowego. Trenujesz coś? Obecnie trenuję bardziej siatkówkę. Znaczy nie trenuję, normalnie na WF-ie gramy w siatkówkę, ale wcześniej trenowałem piłkę ręczną. Więc na razie nic nie trenuję, no. Kolejne moje pytanie od salonowego. Twój cel na ety. Na razie nie mam tam jakiegoś celu na YouTubie. Po prostu nagrywam na razie to z przyjemności, do czego później wrócę w kolejnym pytaniu. Kiedy nagrasz nutę? No nie wiem, czy będę w ogóle tak nagrywał nuty. Wystarczy ten Hot 16 Challenge, co umieszczałem na kanale. Bo takich zdolności muzykalnych to ja nie mam. No sorry, no it's not my fault. Po prostu nie umiem śpiewać i tyle, ani składać piosenki. Teraz pytanie od Szymtosa. Z kim mieszkasz? Z rodzicami. Co bym mógł zrobić 15-latek? No, mieszkam z rodzicami normalnie. Polecam. Ma siostrę czy rodzeństwo? Alan! Brata. Kolejne pytanie od Szymtosa, czyli jaką masz myszkę? A to zobaczycie właśnie. Tak samo salonowe pytanie, co dałeś, jakie masz grę i jaką masz myszkę i w ogóle to związane moje stanowisko. Pokażę po prostu cały swój pokój na końcu tego Q&A specjalu na 100 subskrypcji. Także więc czekajcie cierpliwie, proszę. No teraz Yula the Fox. Czym ona mnie tu zaskoczy? Jakie masz najgorsze, najlepsze wspomnienie z dzieciństwa? Najgorsze, klasa 1-3. Znaczy klasa trzecia, ciągle uwagi. Każdy dzień uwaga była. Najlepsze? Najlepsze? Nie wiem, chyba jak komputer swój pierwszy dostałem, albo no, konsolę. I to już było coś według mnie. Także więc masz odpowiedź. Ulubione jedzenie? Pizza time. Pizza time. Na co masz uczulenie? Mam uczulenie na penicylinę? Penicylinę? Nie wiem. Wujek Google wam pomoże. To pytanie właśnie, na które wszyscy czekali, o którym mówiłem. Czy widzisz swój kanał, który ma na przykład 10 tysięcy subskrypcji? No właśnie. Ja nawet tysiąca nie dobiłem i mamy od razu myśleć o 10 tysiącach? Otóż nie tym razem. Na razie nie widzę jako tako swojego kanału. Zobaczę co i jak. Czas pokaże po prostu. Jakiego moderatora najbardziej lubisz? Hashtag me. Szczerze, każdego moderatora lubię. Nie mam tam wytypowanego, którego lubię najbardziej, którego lubię najmniej. Po prostu każdego lubię tak samo. No, u mnie nie ma na tej jakby szali wagi, którą pokazuję. Tego lubię więcej, tego lubię mniej. Nie, u mnie tak nie ma. Ulubiona muzyka. Witajcie w mojej kuchni. Mam tu warzywki. Ostatnie, najbardziej krępujące pytanie z wszystkich. Ile planujesz mieć dzieci? Nie wiem, na razie nie planuję. Jestem na to za młody.
Proste. To chyba tutaj. Wejdźmy. Oczywiście upaskrałem sobie całe drzwi. To będzie trzeba zmienić. Bo ja jestem już bonjour, nimikuś. No i co? Zanim wejdziesz, zapukaj. Tak nikt tego się nie trzyma. Gaming is my life. Od karty graficznej z MSI-a. Standardowe zdjęcie z podstawówki. Dobra, a teraz część, na którą wszyscy czekali, czyli nic innego jak moje stanowisko, na którym gram, pracuję i dobrze się bawię ogólnie. Ale jest jeden mały szkopuł. To są dwa stanowiska. Jedno z laptopem, drugie właśnie ze stacjonarką oraz z konsolą. To stanowisko jest takich odskulowych gierek. Laptop tak... Oj. Laptop akurat tak nie stoi. Postawiłem go po prostu tak, bo kiedyś coś tam czytałem na tym laptopie. No i po prostu tak sobie teraz stoi. Ja zazwyczaj to przekładam tą podkładkę, tam sobie stawiam... Tą podkładkę daję tam, laptop tu i przykład sobie gram w Gothica, no. Jakieś stare gry, bo mój komputer jest za dobry oczywiście na takie gry. Także więc... No. Core 2 Duo GT 8600? GeForce 8600, nie pamiętam, ale 2 GB RAM są piękny laptop, który dalej działa, normalnie na nim lekcje normalnie na nim byłem na lekcjach. Poniżej oczywiście się znajduje pudełko z płytą główną, a na tym pudełku jest kolejne pudełko, tylko że z okablowaniem. Dobra, tutaj z tego wszystkiego, tutaj jeszcze zapomniałem wspomnieć, że tutaj jest mój stary fotel, na którym spędziłem większość swojego czasu na YouTubie. Za chwilę przejdę do tego nowego. I na razie, jak miałem ten fotel tutaj, to tutaj był ten taboret. Sobie wszystko siadałem i czułem, jak mi napierdzielają plecy. Dobra, a teraz przejdźmy do takiej bardziej ciekawszej części tego wszystkiego, czyli do mojego stanowiska, na którym wszystko nagrywam, na którym po prostu wszystko robię. Praktycznie związane z informatyką. Ale chwila. Jeśli tu jest komputer, po co jest Xbox? A Xbox jest po to, że jak sprzedałem PS4, sprzedałem Switcha, te gry są do sprzedania, no to chcę po prostu mieć jakąś konsolę. Ale ta konsola już mi towarzyszy od około 5 roku życia chyba, albo nie no, 7 rok życia, gdzieś około. Strzelam teraz. I nie była ona naprawiana, ona nie była wymieniana, ona cały czas jest w idealnym stanie, według mnie. Jak szanuję, to tak mam. Tutaj mam oczywiście do niej dwa kontrolery, już troszeczkę w gorszym stanie, do przeczyszczenia. Tutaj przy koło klawisz Y już powoli zaczyna stawiać opór, a tu przez ten brud. Tutaj, jeśli można by było zauważyć, jeśli złapię fokusa, tutaj tak maślano chodzi ten przycisk. No dobra. Xbox jak Xbox, jesteśmy tutaj, żeby zobaczyć to stanowisko. I jeden z widzów właśnie mi zadał, zobaczmy który. Szymtos, jaką masz myszkę? Dotychczasowo miałem, jakby to można powiedzieć, dwie myszki przed tamtą. I te myszki są akurat u mojego brata. Pierwsza moja myszka to był właśnie ten dedader. Nie wiem dlaczego, ale u mnie nie chce działać, a mojego brata wręcz działa. Idealnie. Później jak ten detader zaczął się psuć, pamiętacie, ten jest na moim kanale odcinek, w którym jest mówione, że mysz mi zmartwychwstała. To właśnie detader mi zmartwychwstał. No i ja korzystałem właśnie z Genesisa Krypton 300. No i tak, podziałał. Pograłem na tym Kryptonie 300, powiem, że też dobra myszka w odpowiedniej cenie. Później detader znowu zaczął działać i tak cały czas na zmianę chodziłem. No i wreszcie tamta zrezygnowałem i kupiłem nową myszkę, za chwilę wam powiem jaką. Tak samo z wymianą klawiatury, to jest moja stara klawiatura Genesis 300, po prostu tutaj już mi się zepsuła spacja,
niedawno kupiłem nową klawiaturę. Widzicie? Tutaj jak klikam, nie reaguje, a jak po środku klikam, to reaguje. Dobra, więc chodźmy. Teraz poopowiadam o moim nowym sprzęcie. Także więc sprzętem, który mam około 2 tygodnie, to jest krzesło od Wikinga. To jest jakieś krzesło z Allegro, naprawdę polecam, ono jest wygodne i według mnie lepsze niż pozostałe firmy. Te krzesło kosztuje około gdzieś 600 zł, a jest naprawdę wygodne, cholerę. Mogę się na nim położyć, nie wiem, pomedytować, no wszystko mogę na tym potem zrobić. Nie położę się na tym krześle. Cholera. Zatrzask przeszedł, bo ja do końca zatrzasku nie wziąłem. No i po prostu przeskoczyło, żeby już trzymał się mocniej. No i na tym fotelu sobie czytam książki wieczorami. Nie wiem. Raz mi się przydarzyło zasnąć na tym fotelu, bo naprawdę on jest wygodny. I to w cholerę. Ale tak ten fotel jest zarobisty. Mogę z nim wszystko robić. Tu nie mam. Regulacje. To jest oczywiście taka miękka guma, cholera miękka guma tu jest. I naprawdę ona mi się podoba. No dobra. Ten fotel w ogóle wygląda tak. Część położenia, teraz troszeczkę go naprostujemy. Oh shit. Oh. No i fotel jest naprawdę zarąbisty według mnie. Mogę na nim robić dosłownie wszystko. No, no może nie latać, ale no. Zapalmy sobie tutaj jeszcze LEDy. I tak, to co do czego chciałem wrócić. Inaczej, moja nowa klawiatura. Postanowiłem stawić już coś na coś lepszego, czyli nic innego jak na Razer. Ja, to jest klawiatura Razer Ornata Chroma. Tak, to jest Razer Ornata Chroma. Zajebista klawiatura według mnie. Mogę sobie odczepić. Znaczy, źle zacząłem. Głównym plusem tej klawiatury jest właśnie poduszka, na której mogę położyć łapę, bo tak jak na tamtej klawiaturze korzystałem, to bym się nabawił zespołu cieśni nadgarstka, ale nie powiem, że tamta klawiatura była zła. No tutaj w Ornacie mogę sobie wszystko stawiać, mogę sobie włączyć game moda, który powoduje jedynie, że blokuje mi przycisk Windows, tutaj akurat nie mam go załączonego. No ale klawiatura zarąbista, mogę sobie robić co, jak bindy, mogę sobie ustawiać wszystko dosłownie przez odpowiednie oprogramowanie. Chyba to był Razer Synapse. Tak, Razer Synapse. No i tak, jak widzicie, kolejną rzeczą na stanowisku, którą mam od tygodnia, jest to nowa myszka SteelSeries Rival 600. Dlaczego Rival 600? Jest to myszka bardzo polecana przez różnych youtuberów. Wiem, jak sam korzystał z niej, więc to jest to tym bardziej jakby mnie zachęciło do kupna tej myszki. Jestem naprawdę z tej myszki zadowolony. Ten sensor powyżej Trumów 3 Plus. Czekajcie, zobaczymy na opakowaniu, jak się ten Trumów 3 Plus, dobrze mówię. Ten czujnik Trumu, znaczy ten sensor Trumów 3 Plus jest naprawdę zrąbisty. Mogę sobie ustawić, kiedy on reaguje, kiedy ja podnoszę tą myszkę i tak dalej. DBI też jest zarąbiste. Od razu jak odpaliłem myszkę na domyślne DBI, od razu pode mnie podpasowało. Jak widzicie, jeszcze mam pod spodem podkładkę tej samej firmy co Viking. Wcześniej miałem podkładkę Razer Goliathus. Ona jest właśnie u Alana. I podkładkę Experanzy, taka największa podkładka, bo kiedyś myślałem, większa podkładka będzie lepiej. No i tak planuję wymienić tą podkładkę na Genesis Maxi Lava. To jest ta taka cholerę duża podkładka, ale na razie tam mi starczy, na niej się fajnie myszka ślizga, nie czuć jakiegoś oporu, wszystko jest fajnie i to było w gratisie z fotelem oczywiście, więc jakby tu nie skorzystać, jeśli podkładka jest dobra, no to wiecie, podkładka, Jezu, chciałem powiedzieć to samo, podkładka, jakby powiedzieć, nie jest chropowata, ona jest taka fajna, gładziutka, miód malina. Kolejną rzeczą, którą widzicie często na moich streamach czy nagraniach z portala Dwójki ostatnio, jest to mikrofon, jest to Transmodel. Na razie widzicie wersję z takim januszowym
pod filtrem. Mikrofon planuję wymienić gdzieś w najbliższej przyszłości na coś już troszeczkę mocniejszego, jak Tracer Studio Pro z kartą dźwiękową od razu do tego. Ale na razie ten mikrofon się nie zepsuł, on wszystko fajnie działa. Pod filtr oczywiście z kartoną, sam się wstydzę czasami tego. No ale na razie nie mam czegoś innego. Na razie pieniędzy nie mam, bo wszystko wydałem na klawiaturę, mysz oraz fotel. I na razie jestem z tego zadowolony. Mikrofon jak najbardziej działa. Sami się później przekonacie do tego. Także więc mikrofon zarąbisty. Normalnie mogę na nim nagrywać audio czy coś. Na razie jest ok. Kolejną rzeczą to jest kamerka. Jest to Creative 720p. Jak widzicie, na razie ona działa płynnie jedynie, kiedy ma odpowiednio skierowane światło. Przykładowo wezmę sobie lampkę. Często jak robiłem, to brałem lampkę bliżej. Tutaj odkręcić muszę. Czekajcie chwilę. Muszę przykręcić troszeczkę tą lapencję. Bierałem tą lampkę tak. Tutaj mam magiczny pstryczek do załączania jej. Jak widzicie, od razu kamerka nie laguje. Po prostu ta kamerka musi mieć lepsze oświetlenie. Bo ta kamerka jest fajna, kiedy się kupiłem za 100 zł i nadal jestem z niej zadowolony, jak widzicie. Jakoś, tylko taka migawka jest delikatna, myślę, że to wam na streamach nie przeszkadza. Zapomniałem wspomnieć, pod monitorem mam głośnik JBL Flip 300? Nie pamiętam tego modelu już. On był dawno kupywany, obok niego stary głośniczek od Philipsa, też mały, ale wariat, działa, gra. Dobra, to wszystko, co jest na nas... słuchawki. Moje słuchawki to są Tracer Madman RGB. Naprawdę zarąbiste słuchaweczki, jeśli szukacie gdzieś do 100 zł, bo stare moje... HyperX oczywiście przestały działać. Widzicie już, jak jacka mam oplocione, zaklejonego taśmą. Te słuchawki były już w naprawie, ale planuję przejść na coś lepszego. Ale na razie z tych słuchawek jestem zarąbiście... jestem z nich maksymalnie zachwycony, że za 70... 80 zł... No, tam między 80 a 100... złotym, a je gdzieś wyżebrałem. Znaczy nie wyżebrałem, tylko kupiłem. I naprawdę fajne audio w rozgrywkach jak najbardziej. No i wziąłem je też między innymi dlatego, że te słuchawki mają naprawdę zajebisty mikrofon. Dlaczego zajebisty mikrofon? Bo był przypadek, że ten mikrofon zaczął mi pierdzieć. I musiałem coś znaleźć, bo nie miałem nic innego niż standardowe, tanie słuchawki, które gdzieś zapowiedziałem, ale to nieważne. Dobra, tutaj wszystko omówiłem. Także więc nurkujmy pod biurko, tam gdzie jest największy syf u mnie. Mam tutaj pod biurkiem oczywiście mam śmietnik swój własny, w którym mogę po prostu... No śmietnik to śmietnik, no wiecie do czego służy śmietnik chyba, co nie? W razie czego jak piję kolę czy coś. Wiecie, tutaj obok mam natomiast komputer. I teraz do wszystkich osób, które mówią, że komputery z Allegro są złe, tutaj jest dowód komputera, który pokazuje, że jednak komputery z Allegro nie są aż takie złe. Jest to komputer, właśnie tak, to jest komputer z Allegro. No i co w nim się znajduje? Jak widzimy tutaj, w środku nie mam podświetlenia RGB, bo po prostu płyta główna nie ma takiego złącza, żeby obsłużyć ten wiatraczek. Ale planuję przejść z innej płyty głównej, bo ta jest taka za mała, według mnie ma za mało możliwości do rozbudowy. I planuję przejść na płytę pełnowymiarową ATX, bo ta malutka płyta od MSI-a H310 M Pro D na razie jest ok, ale dupy nie urywa. Dobrze. Także więc, co kryje wnętrze tego jakże wspaniałego komputera. Także więc, mam tutaj zamontowany procesor i5-9400F. Dopisek F oznacza, że
Procesor po prostu nie ma zintegrowanego układu graficznego, przez co potrzebuje karty graficznej albo zintegrowanej karty grafiki, znaczy zintegrowanej grafiki na płycie głównej. 16 GB RAM-u DDR4 na taktowaniu 2666 MHz. Nie wiem, nie pamiętam. Dawno nie czytałem o częstotliwościach, dawno się nie uczyłem o nich. Ale jednakość RAM-u sobie radzi, planuję to rozbudować do 32 GB RAM-u. Zobaczymy, jak wyjdzie. Kolejną i to najważniejszą rzeczą w komputerze gamingowym jest nic innego jak karta graficzna. W moim komputerze jest to GTX 1660 OC 6GB wersji. Jest to karta podkręcona, podkręciłem ją dlatego, że chciałem uzyskać jak największą wydajność. Wentylatory chodzą jak chcą, po prostu ustawiłem, że automatycznie one będą się rozkręcały, nie że będą cały czas na jednym, że będą się stale kręcić, bo to normalnie jak wiertarka by przecież brzmiało, jak tu jest wentylator, jeszcze tu z dołu dwa by się rozkręcały, nie wiem czy to wyłapie. No tutaj są w tej karcie graficznej dwa wentylatory i je nie słychać, ale słychać je dopiero jak się rozkręcą na maksymalną właśnie prędkość, ale to rzadko się zdarza, naprawdę uwierzcie mi, rzadko to się zdarza. Kolejną rzeczą jest tutaj zasilacz schowany w piwnicy. Jest to zasilacz od Silentium PC bodajże, Vero L2, 600W. Tutaj taka jest anegdotka, jak zamawiałem ten komputer, było mówione, że w tym komputerze będzie zasilacz 500W, ale dostałem akurat dobry zasilacz 600W, Vero L2. I kolejną rzeczą, jak widzicie, tutaj jest szufladka na dyski, schowana niżej. I mam... Gdzieś tam z tyłu jest dysk SSD, ale tutaj jest dysk twardy, dysk od Toshiby P300, bodajże mam Toshibę P300, a tam właśnie za tą ścianą, teraz nie będę wam komputera rozkręcał, bo obecnie on teraz pracuje, tam, uwierzcie mi, tam za ścianą się jeszcze kryje dysk SSD o pojemności 256 GB, który przytrzymuje system i podstawowe tam pliki, a ten dysk twardy jest po prostu do grania. Jeśli nie wierzycie, bo znam takich niedowiarków, to pokażę wam. Odpalę szybko eksplorator plików. Ja ten komputer. I tutaj macie ukazane. Tutaj jest dysk SSD, a tutaj jest dysk HDD. Jeśli się zastanawiacie, dlaczego dysk, czemu dysk ma mniej gigabajtów, 931, a nie 1024, a to z takiego powodu, że po prostu system Windows sobie rezerwuje miejsce wtedy. Tak samo z dyskiem lokalnym C. Tu jest dysk SSD, tutaj jest dysk Toshiba P300. Tutaj dysk SSD jest od firmy Kingston. I ostatnia rzecz. Ostatnią rzeczą, jaką jeden z widzów mnie prosił. Czyli, jakie masz gry? Kurde, wezmę tą lampkę, poszli mi stąd. I w tym momencie możecie sobie zatrzymać film i przeczytać wszystko, jakie ja mam tutaj gry na komputerze. Naprawdę jest ich dużo, nie chce mi się ich wymieniać, chociaż że już dwa razy nagrywałem to moje stanowisko. Obecnie nie jestem podłączony do internetu, bo telefon mi robi jako za kartę sieciową. A tutaj też macie listy gier. Większość to takie free to play, ale no rzadko gram. No może nie Minions Master, Euro Truck. No wiecie, które chyba gry są pay. Do płacenia. No i zatrzymajcie sobie film, sobie przeczytajcie, jakie mam gry. Tutaj też. I oprócz Division, teraz wam tego nie pokażę, oprócz Division mam także Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Także więc to chyba by było wszystko z mojego pulpitu pięknego z Divisionem. Także więc czas na uroczyste zakończenie. Także więc magiczne przejście, pewnie teraz zauważyliście, że przeszedłem sobie na kamerkę od komputera Creative 720p. Taka kamerka mi zupełności wystarczy. No i co, moi drodzy widzowie, to by było tak naprawdę
na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego Q&A i widzimy się także niedługo w kolejnych odcinkach z portala Dwójki oraz może jeszcze jakiś gratis dojdzie z, nie wiem, klimatu Five Nights at Freddy's. Także więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli dany Q&A Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, no i komentarza, czy Q&A Wam się spodobał, czy spełniłem Wasze oczekiwania, bo tak troszeczkę długo mi nie było. Także więc dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za oglądanie. Cześć!